To już jest teraz sytuacja, że do ciszy wyborczej nie odliczamy miesięcy, nie odliczamy tygodni, odliczamy dni, a właściwie to prawie, że już odliczamy godziny. Stąd też my na portalu wszczecinie.pl chcemy przedstawiać wam kandydatów do Sejmu, pokazywać ich poglądy, a także zachęcać do tego, żebyście 15 października przy urnach wyborczych dokonywali świadomego wyboru. Stąd też w ostatnim czasie mieliśmy już debatę młodych, mieliśmy debatę kobiet, mieliśmy regularne dyskusje na temat ochrony zdrowia. A w tym tygodniu wielki finał kampanii wyborczej. Dwie debaty. Pierwsza debata dzisiejsza dotycząca Szczecina i spraw szczecińskich, a później debata czwartkowa, ta wielka, spektakularna w Galerii Kaskada. Michał Kaczmarek, dzień dobry. Zachęcam was do zabierania głosu, do pisania komentarzy i do zadawania pytań naszym gościom w tych szczecińskich tematach, które dzisiaj będą zdecydowanie na pierwszym planie. A nasi goście to przedstawiciel bezpartyjnych samorządowców, nieobecny niestety mimo zaproszeń, a przedstawiciel Trzeciej Drogi, ruchu Polska 2050 Szymona Hołowni, Adam Rudawski. Dobry wieczór. Dawid Krystecz, przedstawiciel Lewicy. Dobry wieczór. Dariusz Matecki, Suwerenna Polska, Klub Prawa i Sprawiedliwości. Dobry wieczór. Artur Szczodry, przedstawiciel Konfederacji. Dobry wieczór Państwu. I Arkadiusz Marchewka, Koalicja Obywatelska. Dobry wieczór. Szanowni panowie, dzisiaj jeszcze bez gongów, dzisiaj bez wywoływania do odpowiedzi. Mam nadzieję, że to będzie więc żywa dyskusja, w której każdy będzie mieć okazję zabierać głos. Pytań mamy kilka, ale oczywiście zasada na portalu wszczecinie.pl jest jedna. Jeżeli nasi widzowie będą zadawali pytania, to one też, czy to indywidualnie, czy do wszystkich kandydatów, będą się podczas tej dyskusji pojawiać. Znowu rozdaliśmy wam markery, znowu rozdaliśmy wam podkładki z kartkami, żebyście mogli odnotowywać pytania, bo to jest chyba taki element, który trochę nam ożywił tę dyskusję. Stąd też pierwsze pytanie dotyczy, jaka według panów jest priorytetowa inwestycja dla Szczecina, która jeszcze się nie rozpoczęła, a powinna się rozpocząć, o którą wy jako posłowie zamierzacie zabierać w kadencji 2023-2027. Bardzo proszę o umieszczenie tejże inwestycji na kartce. Jestem ciekawy, na ile będziemy mieli tutaj zgodność pomiędzy kandydatami, a na ile jednak poszczególni kandydaci nas zaskoczą tym, co według nich jest taką inwestycją, którą należałoby w tej zbliżającej się kadencji jak najszybciej w Szczecinie rozpocząć. Pan Artur, widzę, trzyma bardzo blisko siebie, żeby czasami pan radny Matecki albo pan poseł Marchewka nie podejrzeli. Widzę, że pan Adam Rudawski za to wypisał chyba ze trzy już. Tak, chciałem, żeby to była panowie, odpowiedź. Panowie, proszę o kartki przed siebie. Obwodnica, tramwaj, drogowe obejście Szczecina, uprzemysłowienie Szczecina, zachodnia obwodnica Szczecina, czyli w sumie można powiedzieć, że Koalicję Obywatelską, Suwerenną Polskę i Polskę 2050 dzisiaj łączy jedna inicjatywa. Więc od panów nie zaczniemy. Zaczniemy od pana Dawida Krystra. Dlaczego tramwaj na 26 kwietnia? Ja bym powiedział o trzech inwestycjach, a pan zapyta o te, które są... Priorytet, absolutny. Tylko zachodniodrogowe obejście Szczecina to inwestycja, która teoretycznie się rozpoczęła. Oczywiście tylko w teorii pisowskich rządzących, bo poza makietami, zdjęciami wiemy, że przez ostatnie 8 lat nie zrobiono tak naprawdę nic, nawet projektu budowlanego jeszcze tej inwestycji nie ma. Druga inwestycja, która jest bardzo potrzebna, to szczecińska kolej metropolitarna. Wiemy ale o tych opóźnieniach. Ale pan tego nie ma na karce. Ale trzecia, o którą pan pytał, która w ogóle nie została rozpoczęta, ale o której się mówi w Szczecinie, ona jest bardzo potrzebna, to tramwaj na ulicy 26 kwietnia. I chciałbym jako przyszły poseł zabiegać, aby z środków centralnych ta inwestycja została wsparta. Ale mówiąc o inwestycjach, ja powiem o jednej rzeczy, o jednej inwestycji najważniejszej. O inwestycji w człowieka. Bo mówimy o infrastrukturze, mówimy o drogach, torowiskach, a ja bym chciał powiedzieć, że zainwestujmy w szkoły, zainwestujmy w przedszkola, zainwestujmy w żłobki, żeby nasze młode kobiety mogły wrócić na rynek pracy. Zainwestujmy w ochronę zdrowia. Panie pomyliły, bo to kampania samorządowa, to jest kiedyś w szkołach, żłobkach. Ale mówimy dzisiaj jako Lewica. W naszym programie, w programie lewicowym jest dzisiaj, że postawienie na wysoką jakość usług publicznych, a edukacja, ochrona zdrowia i bezpieczeństwo to są priorytety, które władza centralna musi wspierać samorządy. Ale to nie jest trochę tak, że jak ludzie myślą teraz, dofinansujmy człowieka, to od razu nam przychodzi do głowy 500+, 800+, nie. Generalnie ja transfer panu, socjalny. Odpowiem bardzo prosto. My jako Lewica w swoim programie wyborczym mówimy, że już w listopadzie po wyborach parlamentarnych nauczyciele muszą dostać jeszcze w tym roku 20% podwyżki. To jest coś, czego nie da się zrobić bez wsparcia rządowego. Będzie licytacja, bo koalicja 30%. My jako Lewica mówimy jeszcze jedną rzecz, która odciąży samorządy.
pensje nauczycieli muszą być finansowane ze źródeł Ministerstwa Edukacji Narodowej. To jest nasz wspólny postulat ze Związkiem Nauczycielstwa Polskiego. Uwalniamy 500-600 milionów złotych w budżecie Szczecina, które dzisiaj wydajemy na edukację, na inwestycje, takie jak tramwaj wzdłuż ulicy 26 kwietnia. Czyli o tym tramwaju, który ma pan na kartce, powiedział pan najmniej prawdopodobnie. Ja panu dzisiaj mogę powiedzieć jedną rzecz. Mówimy o inwestycjach infrastrukturalnych. Tramwaj na ulicy 26 kwietnia do Turzynu zamknie ten ring, który dzisiaj mamy Mickiewicza, Wojska Polskiego, Sosabowskiego. I to jest ta inwestycja, która jest dzisiaj infrastrukturalna, najbardziej nam potrzebna. Artur Szczodry, Konfederacja, uprzemysłowienie Szczecina. To można powiedzieć, że takie pojęcie no, pojemne dość. Tak, niewątpliwie miasto półmilionowe, tu się zgodzę z panem z Lewicy, że trzeba stawiać na inwestycje w ludzi. Żeby mieć pieniądze na inwestycje w ludzi, trzeba również zrównoważonego pozyskiwania tych środków. Miasto niespełna półmilionowe jak Szczecin nie jest w stanie utrzymywać się tylko samych usług. Dlatego też ważny jest powrót do korzeni, do uprzemysłowienia Szczecina. I tym między innymi krokiem powinno być nie tylko samorządowym, bo w samorządzie w 2011 roku zarówno tutaj pan poseł, jak i pan reprezentant Lewicy uchwalali strategię dla Szczecina do 2025 roku. Na 40 stronie tej strategii jest zapis... Musi pan odwrócić, bo... Tak. Na 40 stronie tej stronie jest Szczecin, miasto postindustrialne. My się z tym nie zgadzamy. Uważamy, że dobrobyt bierze się z pracy i tej pracy różnej, zdywersyfikowanej, zarówno z usług, jak i z przemysłu. Jaki sposób można zaproponować bezpośrednio dla Szczecina? Co ma pan na myśli uprzemysłowienie? To znaczy, że nie wiem, będziecie teraz uzbrajać dodatkowe tereny, będziecie inwestować w drogi dojazdowe do terenów, które są obecnie puste, a tam będą powstawać fabryki. No nie wiem, czy ja rozumiem dokładnie pana ideę. Jako, że mamy tereny po Stoczni Szczecińskiej, Stocznia Szczecińska Nowa obecnie. Jest dużo małych i średnich przedsiębiorców w branży stoczniowej w Szczecinie, którzy na przykład są... mają utrudniany sposób prowadzenia biznesu przez zbyt duże koszty dzierżawy, czy to nabrzeży, czy hal właśnie na terenie Stoczni Szczecińskiej Nowa, które nie są wykorzystywane. Jako poseł mam narzędzie, żeby tutaj ingerować w tą kwestię i pozwolić na rozwój przemysłu. Panowie, jesteście zgodni, Adam Rudawski, Dariusz Matecki, Arkadiusz Marchewka, że zachodnie obejście Szczecina jest w tym momencie priorytetem. Na jakim etapie jest ta inwestycja? Może zaczniemy od pana radnego Mateckiego, bowiem to nie jest inwestycja, którą możemy powiedzieć, że ona jest od poziomu minus zero, tylko już jest realizowana na poziomie wstępnej zaplanowanej realizacji. Tak, więc może na samym początku, tutaj zaraz pewnie będę atakowany jako przedstawiciel Listy Prawa i Sprawiedliwości, że ta inwestycja jeszcze nie jest realizowana. Bo nie jest realizowana. Ale tak to, co jest w tej, fizycznie. To, co moim zdaniem jest najważniejsze, to w ramach tego parlamentarnego zespołu, który funkcjonuje dotyczącego Pomorza Zachodniego, no to wszyscy posłowie, czy to jest Polska 2050, czy Lewica, czy Konfederacja, czy Platforma Obywatelska, Koalicja Obywatelska, powinni robić wszystko, żeby ta inwestycja jak najszybciej powstała. We współpracy oczywiście też z lokalnymi tutaj samorządami, nie tylko ze Szczecinem. To, co już zostało zrobione, no to decyzja środowiskowa 2017 rok. Pod koniec 2021 roku minister infrastruktury przyznał ponad 400 milionów złotych na prace przygotowawcze dla tej inwestycji, bo to jest potężna inwestycja. To jest 50 kilometrów dróg, najdłuższy tunel w Polsce, który ma powstać. No, było już pewne przygotowanie do tego, można powiedzieć, podczas realizacji inwestycji. Idzie dynamicznie, czy idzie według pana niezbyt dynamicznie? Już mówię. Podczas inwestycji w przekop tunelu w Świnoujściu. Więc to jest niezwykle istotne. Na inwestycja ze względu również na odkorkowanie Szczecina, bo dzisiaj Szczecin to jest miasto zakorkowane. Wyjeżdżając czy to rano, czy to w godzinach, kiedy ludzie wychodzą z pracy, ledwo da się jechać samochodem i bardzo często no po prostu ludzie no, używają niecenzuralnych słów, prowadząc samochód, mówię wprost. Niestety
miasto jest na tyle zakorkowane, że jednym z elementów dobrego życia w mieście powinna być możliwość swobodnego podróżowania po mieście. To się wiąże z dobrą komunikacją miejską, to się wiąże z dobrą siecią dróg. Dzisiaj tego niestety w Szczecinie nie mamy. W jaki sposób ta obwodnica zachodnia w Szczecinie usprawni transport ze względu między innymi na odkorkowanie, za wyciągnięcie między innymi tych ciężkich samochodów, które jadą do Polic. No i moim zdaniem usprawni życie też mieszkańców północnych osiedli Szczecina. No, w kontekście północnych dzielnic Szczecina też jest trzeci etap trasy północnej, o którym w kontekście... Ale my kandydując do Sejmu musimy też myśleć nie tylko o samym Szczecinie, ale również między innymi o mieszkańcach Polic i całego powiatu polickiego, dla których ta inwestycja również będzie kluczowa. Więc tak podsumowując, uważam, że to jest najważniejsza w tej chwili, najważniejsza inwestycja, którą należy zrealizować przy porozumieniu bez wszystkich właściwie stron politycznych, bez podziałów jakichkolwiek. Poseł Arkadiusz Marchewka, żywa. Żwawo idzie ta inwestycja, czy niewystarczająco żwawo? Pan ma dzisiaj tutaj, widzę, duży fan klub wśród widzów, bo pan nie zabrał głosu, a już są głosy, że świetne wystąpienie Arkadiusz Marchewka, więc można powiedzieć, że dzisiaj zdecydowanie dominują. Dla zachęty. Tak. Dla zachęty, tak. Uważam, że to jest najważniejsza inwestycja z tych, które mogłyby szybciej powstać. Prawda jest taka, że coś zostało zrobione. Pytanie zasadnicze, czy wystarczająco? Uważam, że nie, ale nie chcę mówić, że wokół zachodniego obejścia Szczecina będziemy toczyć jakiś spór, bo właśnie ta obwodnica jest tym, co powinna nas wszystkich połączyć, bo ona będzie służyć wszystkim i to przez długie, długie lata następnym pokoleniom też. Więc ja chcę powiedzieć jasno. Od 2015 roku, jak jestem w Sejmie, już wtedy składałem poprawki, aby właśnie w budżecie państwa znalazły się pieniądze na przygotowanie dokumentacji projektowej. Bo w 2015 roku została ta droga wpisana na listę dróg krajowych i autostrad, co pozwoliło zrobić kolejny krok po tym, jak samorządy szczecińskiego obszaru metropolitalnego podjęły decyzję o przygotowaniu dokumentów, które były niezbędne do tego, aby wydać tak zwaną decyzję środowiskową. I dzisiaj jesteśmy na etapie takim, że realizowany jest plan dokumentacyjny tej inwestycji. Na początku było zapowiadane, że zostanie to zrobione w taki sposób, że będą zrobione i dokumenty, i od razu realizacja, czyli w ramach tak zwanego programu Zaprojektuj i Wybuduj. Na razie są tylko dokumenty. Będą wkrótce, mam nadzieję. Myśli pan, panie powiedział, że to jest inwestycja na jedną kadencję, na dwie kadencje? Chciałbym bardzo, żeby była... Jaka jest perspektywa realizacyjna z pana? Chciałbym bardzo, żeby była na jedną kadencję, ale zdaję sobie sprawę z tego, że to będą ogromne środki finansowe, które są potrzebne. Bo już pamiętam, że kilka lat temu mówiło się, że to będzie około 6-7 miliardów złotych mogło kosztować. Dzisiaj przy wzroście cen może być jeszcze więcej. Dlatego jestem zwolennikiem, żebyśmy jak najszybciej sięgnęli po środki unijne z Krajowego Planu Odbudowy. Na stole leży prawie 150 miliardów złotych, dzięki którym Polska mogłaby realizować dużo dobrych rzeczy. Wydatkowanie pieniędzy z KPO jest jednak na tyle szybki, że nie uda się w tym czasie zrealizować takiej inwestycji jak zachodnie obejście Szczecina. Ale prawda jest też taka, że jeżeli dochodzi do sytuacji, że rząd polski finansuje coś na kredyt, to te pieniądze z KPO można byłoby wykorzystać na te rzeczy, a te pieniądze, które byśmy dostali, wykorzystać na zupełnie coś innego. Ale chcę podkreślić jasno, zachodnia droga w obejście Szczecina będzie tą inwestycją, która wszystkich nas połączy i jestem przekonany, że to jest sprawa, która dotyczy przyszłości nas wszystkich i nikt nie będzie na tym robił polityki. A jeżeli będziemy się wzajemnie do tego mobilizować, tak to powiem, to uważam, że to wyjdzie wszystkim, a przede wszystkim mieszkańcom Szczecina dobre, bo to pozwoli wyprowadzić tiry z centrum miasta, pozwoli skrócić drogę nad morze, bo ludzie, którzy jadą teraz dookoła jeziora Dąbie, żeby jechać nad morze, będą mogli pojechać na Police i w Policach tunelem pomiędzy Policami a miejscowością Święcą pojechać. Pana posła Marchewkę łączy to, że jesteście albo byliście związani z powrotem Szczecina, więc powinniście wiedzieć, jak wygląda sytuacja na Dodrzanie. Ale to jest tylko dowód na to, że to jest sprawa, która nas wszystkich powinna łączyć i wszystkim nam będzie zależeć, żeby to zrealizować. Co zwiastuje merytoryczną debatę dzisiaj, żebyście panowie nie wyczerpali w 100% tematu, żeby też zostało zdanie dla pana Adama Rudawskiego w kontekście zachodniego drogowego obejścia Szczecina. Wielka infrastruktura, rozumiem jako priorytet, chociaż spodziewałem się po trzeciej drodze i po Polsce 2050 trochę mniejszych zadań inwestycyjnych, takich bliżej ludzi, takiej kubatury wielkiej inwestycyjnej, betonowej. Nie boimy się dużych wyzwań i uważam, że to jest bardzo ważna inwestycja z tych powodów, które przedmówcy wymienili.
Nie pamiętam, nie przypominam sobie, żeby Polska 2050 w jakikolwiek sposób hamowała tę inwestycję, więc jeżeli chcemy przyspieszać, to możemy przyspieszać i wszyscy akurat ze Szczecina na pewno będziemy za tym, aby jak najszybciej tą obwodnicę budować. Ona ma poza elementem wyprowadzenia ruchu, o czym wcześniej mówili panowie, poza możliwością inwestowania czy wykorzystania nowych terenów inwestycyjnych. Pamiętajcie, że wtedy dobra droga powoduje, że mogą tam powstawać centra logistyczne, mogą powstawać też zwykłe firmy, które mogą się rozwijać, budować i budować swoją pozycję, będąc blisko... Ja myślałem, że pan będzie zieleni mówić trochę więcej o rozwoju takim humanistycznym, nie skończyłem. Takim przy ludziach, a tutaj centra nie logistyczne, betonem i infrastrukturą. Uważam, że ta inwestycja jest również bardzo korzystna dla mieszkańców i dla ludzi, ponieważ wyprowadza ruch kołowy z miasta i możemy się cieszyć świeższym powietrzem w Szczecinie i możemy zazieleniać Szczecin. Więc w tym kontekście uważam, że i ze względu na to, że mamy możliwości wyprowadzenia tego ruchu, mamy możliwości również budowania nowych firm w tych miejscach. Trochę mnie zmartwiło, że żaden z panów nie wskazał na przykład inwestycji transportowych typu wsparcie lotniska w Goleniowie na przykład, albo... To jest ta inwestycja wspiera lotnisko w Goleniowie. No ale chodziło mi bardziej o to, żeby w jakiś sposób sprawić, że to lotnisko będzie bardziej prestiżowe, będzie miało więcej połączeń. Panie rektorze, poprosił pan o wymienianie jednej najważniejszej. No dlatego jestem trochę zaskoczony, że mamy tutaj 60% wskazania na jedną inwestycję. Nie jest najważniejsze. Trzeba się na niej skupić. Powiem panu, czemu tak mówimy o zachodnim drogowym obejściu Szczecina. Ja pamiętam, jak w 2010 roku, jako młody człowiek, 30-letni, wspólnie z posłem Marchewką zostaliśmy wtedy radnymi Szczecina. Poseł Marchewka był jeszcze młodszy ode mnie. I pamiętam, jak wtedy w 2010 roku wpisaliśmy do budżetu Szczecina i do porozumienia programowego dla Szczecina wspólnie z panem prezydentem pierwszą kwotę na zabezpieczenie środków na ten cel. 500 tysięcy na studium wykonalności. Później marszałek Geblewicz z samorządem województwa i z ościennymi gminami dołączyli się do tego projektu. Powołaliśmy Szczeciński Obszar Metropolitalny, spółka, która ten program pilotowała. Minęło 13 lat. Na moich włosach przybyło masa siwych włosów, a dalej zachodniego drogowego obejścia Szczecina nie ma. Się i przez najbliższe 8 lat jeszcze pewnie nie będzie, bo inwestycja tyle potrwa. Do 2030 roku. Więc w tym tempie, szanowni państwo, gdybyśmy realizowali inwestycje, ta inwestycja wtedy w tych założeniach 2010-2011 roku to było 2 do 3 miliardów, w zależności czy miał być most czy tunel. W tym tempie, gdyby ludzie pierwotni działali, to do dzisiaj ognia by nie wynaleziono. Że właśnie chciałem powiedzieć, że jeżeli w 2010 roku to wpisywaliście do porozumień programowych z prezydentem, a do dzisiaj to nie powstało, to być może potrzebna jest nie jedna, nie druga, tylko trzecia droga. Ale to, co było do zrobienia na etapie samorządu, zostało zrobione. Droga została wpisana do rejestru dróg krajowych. Dzisiaj nie ma środków. Przez 8 lat PiS w tej kwestii poza mówieniem i poza kilkoma dokumentami zrobił niewiele. Przecież przed chwilą mówiłem, że przeznaczyliśmy prawie 500 mln złotych na... Ale, na pracę między nie wydaliście tych pieniędzy. Ale wy dużo pieniędzy chcecie przyznawać, ale nie potraficie ich wydawać. Tu jest potrzebny czas i zaangażowanie. W tym przypadku, ja mam taką propozycję. Jeśli umówmy się, w tym przypadku bardzo ważna jest kwestia... Wszyscy będziemy tę inwestycję wspierać, jak się dostaniemy do Sejmu. To jest za. Taki? Oczywiście. Wszyscy za. Tylko tu jest bardzo ważna kwestia, panie redaktorze. Wypłata odszkodowań ludziom za miejsca, które będzie trzeba im niestety odebrać. To jest tak jak w przypadku CPK. No niestety tutaj duża część tych pieniędzy, o których przed chwilą mówiłem, pójdzie na wypłaty odszkodowań. No i to też trwa, no bo... W międzyczasie niestety ustawa żydowska wygasła. Czy można się spodziewać, że to są na pewno wątki, które będą budzić pewne emocje, nie da się ukryć. I kontrowersje. I kontrowersje. Na pewno będziemy o tym pisać na portalu w Szczecinie.pl. Bądźcie pewni. Szanowni panowie, ja zachęcam oczywiście naszych internautów do bieżącego zabierania głosu. Dziś debata pod nazwą Tylko Szczecińskie Sprawy. Pani Aleksandra napisała, uważam, że mamy potężny problem z osobami w kryzysie bezdomności na Turzynie oraz na Trzywoustego. To powinny być reprezentacyjne miejsce, a niestety strach tamtędy przejść, a co dopiero otwierać biznesy czy utrzymać zadbany teren. Oczywiście takich wiadomości jest całkiem sporo, a przeczytam to konkretną, bo ona jest świetnym punktem wyjściowym do drugiego tematu, który chciałem panom zaproponować, czyli tak zwanego szczecińskiego dobrobytu. Nie zapowiadałem panom, że będziemy o tym rozmawiać, ale przecież posłowie i radni mają szczeciński dobrobyt codziennie na myśli, więc spodziewam się, że taka odpowiedź nie będzie dla naszych kandydatów żadnym problemem. Główny Urząd Statystyczny w ubiegłym tygodniu opublikował dane dotyczące dochodu rozporządzalnego w budżetach domowych mieszkańców województwa zachodniopomorskiego. Panowie, ile według was wynosi dochód
rozporządzalny po odjęciu wszelkich podatków i takich rzeczy, które nam są zabierane w pensji na jednego mieszkańca województwa zachodniopomorskiego. Na osobę per capita. Rozporządzalny netto na osobę, taki, który zostaje na jedną osobę, nie po opłaceniu rachunków, po odjęciu podatków takich typowych dla pracodawców i tak dalej, i tak dalej. Czy jeszcze przed opłaceniem czynszów i takich różnych rzeczy. Dodam, że wynik województwa zachodniopomorskiego jest paradoksalnie dobrym wynikiem, jednym z wyższych w całej Polsce. I wynosi on więcej niż średnia krajowa, jeżeli chodzi o dochód rozporządzalny. Jestem ciekawy, czy nasi kandydaci się zbliżą do tej liczby, a to nie jest łatwe pytanie, to nie jest łatwe wyzwanie. Szczególnie, że nie zapowiadałem tego pytania dzisiaj. Okej. Okay. Czysta kartka. No to Tomaszewskiego. Dzisiaj minimalne wynagrodzenie wynosi 2700 zł. Wielu Szczecinian dzisiaj, szczecińskie rodziny zarabiają kwotę 2700 zł. Czy chodzi o na osobę. W gospodarstwie domowym to minimalne wynagrodzenie przy dwóch osobach pracujących to jest dzisiaj 5400 zł na rękę. Osoby, które dzisiaj nie mają własnego M, płacą na rynku około 2-2,5 tysiąca samego czynszu i opłat związanych z mieszkaniem. Na samo życie wtedy zostaje około 3000 zł. A jaka jest odpowiedź? Mniej będzie 3000 zł. No to, panie radny, no, jakimś lećmy konkretem. No. Dochód rozporządzalny to 2342,39 zł. Ja podałem kwotę średniego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w Szczecinie. 7300, potem kwotę dzisiaj sprawdziłem i to wynosi około 7 tysięcy, więc myślę, że to też są dane, które w sposób znacząco odzwierciedlają. Pan Artur Szczodry, tak. Dokładnie tyle wynosi dochód rozporządzalny. Co ciekawe, wydatki na jedną osobę wynoszą według Głównego Urzędu Statystycznego 1498,65 zł, więc mieszkaniec Szczecina jest w stanie zaoszczędzić około 800 zł miesięcznie, jeżeli nie będzie sobie na przykład kupować butów, bo jak sobie kupi buty, to już mu wtedy nic nie zostanie raczej z tych oszczędności. Panowie, co zrobić, żeby szczecinianie zarabiali jeszcze więcej i co zrobić, żeby ten szczeciński dobrobyt wyglądał nie 1% powyżej średniej krajowej, a wyglądał tak, żebyśmy rzeczywiście mogli tutaj mówić, że szczecinianie zarabiają godnie, żyją godnie i funkcjonują godnie. Najbliżej był pan Artur Szczodry, więc on rozpocznie. Moim zdaniem na pewno jako Konfederacja postulujemy obniżenie podatków i uproszczenie ich, w związku z czym więcej będzie zostawać w kieszeniach obywateli. Poza tym różne ulgi dla przedsiębiorców, którzy też będą mogli wtedy zwiększać wynagrodzenia swoim pracownikom. Co mógłbym jeszcze? Wszystko. Pan Adam Rudawski, bo ostatnio zamykał to teraz. Świetnie. To znaczy pierwszą rzeczą, jaką trzeba zrobić, trzeba w końcu traktować przedsiębiorców jak normalnych obywateli, a nie cały czas ich, przepraszam za wyrażenie, doić. To, co się zdarzyło przy składce zdrowotnej, czyli wprowadzeniu tak naprawdę podatku zdrowotnego, gdzie przedsiębiorcy płacą od obrotu składkę zdrowotną, nawet sprzedając samochód, jest skandalem. Trzeba natychmiast do tego wrócić do poprzedniego sposobu naliczania tych składek. Co się stało? Dlaczego przedsiębiorcy przez 33 dni muszą płacić za zwolnienie lekarskie swojego pracownika? Dlaczego nie płaci tego ZUS, gdzie przecież pracownicy są oskładkowani? Panie Adamie, straszny liberał z pana wychodzi. Nie libera, to jest program Polski 2050, cytuję prawie wprost. Chodzi o to, żeby na 3 lata przestać podwyższać podatki przedsiębiorcom i dać im moment, żeby mogli odetchnąć. Trzeba naliczać VAT w momencie, kiedy zapłaci kontrahent, tak samo z PIT-em. Trzeba po prostu zacząć szanować przedsiębiorców, bo już w tym roku, jeżeli dobrze pamiętam, około 100 tysięcy przedsiębiorstw się zamknęło. Jest to 3 razy więcej niż w tym samym roku. 110 tysięcy w pierwszym półroczu, to prawda. Jeżeli to chcemy budować dobrobyt, musimy zadbać o te firmy, które budują 75% PKB i to są właśnie te firmy. Ale i od tego trzeba zacząć. Myśli pan, że jeżeli rozmawiamy o dochodzie rozporządzalnym, to przedsiębiorcy mają tutaj największy problem, czy jednak pracownicy? Tak myślę. No tak, ale skończę. Pracownicy, znaczy
Kto daje pracę pracownikom? Pracodawcy. Im więcej będzie pracodawców, im będzie więcej firm, tym łatwiej będzie zwiększać ten przychód. Albo budżetówka. A wydaje mi się, że to ona akurat w tym rozdaniu samorządowym u nas w mieście boryka się w ostatnim czasie z poważniejszymi problemami. Panowie, kto następny? Ja, proszę państwa. Proszę bardzo. Wysokie wynagrodzenia dają wysokospecjalistyczne miejsca pracy. W przemyśle, w nowoczesnych technologiach, ale również powinno tak być, aby dobrze płatne prace to były prace nauczyciela, pielęgniarki, kierowcy autobusu i miejskiego tramwaju. Te wszystkie zawody są dzisiaj nam bardzo mocno potrzebne. Jeśli dzisiaj prezydent Szczecina i władze centralne, czyli też rząd obecny i przyszły, nie zrozumieją tego, że pielęgniarka, nauczyciel, motorniczy muszą godnie zarabiać, nic z tej kwestii się nie zmieni i ten dochód rozporządzalny, o którym pan mówi, dalej będzie na niskim poziomie. Jeśli chcemy budować dobrobyt mieszkańców Szczecina, to poprzez dobre miejsca pracy, nie przez zasiłki i w takie stworzyć warunki, aby ludzie w mieście mogli zarabiać godne pieniądze. Ale do tego są potrzebne wysokospecjalistyczne miejsca pracy, bo to one generują dochód dla przedsiębiorcy, który jest pieniędzy w pierwszej kolejności priorytetowej. Trzeba uwolnić środki z Krajowego Programu Odbudowy, bo te miliardy euro, które w tym programie są, one między innymi przełożą się do tego, aby w naszym mieście mogły powstawać wysokospecjalistyczne, wysoko wykwalifikowane miejsca pracy, między innymi też w sektorze uczelni wyższych, bo to też jest dzisiaj skandalem, że nauczyciele akademicy dzisiaj zarabiają niewiele więcej niż te dochody, o których mówiliśmy wcześniej. Poseł Arkadiusz Marchewka. My mamy konkretny plan i mówimy jasno, że niższe podatki to wyższe pensje, bo praca musi się opłacać. Przygotowaliśmy konkretny projekt, który zakłada podwyższenie kwoty wolnej od podatku do 60 tysięcy złotych, czyli dwa razy tyle, ile wynosi ona obecnie. Co na tym zyska szczecinianin, który jest zatrudniony na przykład na etacie? Jeżeli ta kwota zostanie właśnie podniesiona do 60 tysięcy złotych, to jeżeli ktoś zarabia piątkę brutto, to rocznie w jego kieszeni zostanie około 2200 zł więcej. Jeżeli zarabia 6000 zł brutto, to w jego kieszeni zostanie około 3500 zł rocznie. I to będzie konkretny plan, który pozwoli ludziom żyć na wyższym poziomie. I teraz druga sprawa. Mamy do czynienia z szalejącą drożyzną. Kto zyskuje najbardziej na inflacji? Rząd. Tracą na tym obywatele, bo im więcej płacimy w sklepach za produkty i za usługi, tym więcej wpływa do kasy państwa, chociażby z podatku VAT. Tak, chcemy, ale tutaj można prosto zrepostować, że płaca minimalna też rośnie progresywnie i w styczniu 2024 to już w ogóle będzie to chyba jedna z wyższych skoków w ogóle w historii, jeżeli się... No tak, panie redaktorze, tylko rząd może to dekretować jednym podpisem, tylko jest prawda taka, że jak pana szef będzie realizował przelew dla pana, to on musi to zrobić z własnych pieniędzy, a tego rząd nie daje. I taka jest prawda na temat tych dekretacji. Ja chcę powiedzieć jasno, że wolimy, żeby pieniądze, które dostaje rząd z tego ukrytego podatku inflacyjnego, żeby one zamiast trafiać na jakieś fundacje ryzyka, wille dla swoich, poszły po prostu, czy zostały ludziom w portfelach. I to jest konkretne rozwiązanie, które przedstawiliśmy. I ono będzie służyć nie tylko osobom pracującym na etacie, ale też dużej części przedsiębiorców, którzy rozliczają się w ramach tak zwanej skali. Dużo o przedsiębiorcach, mało o budżetówce. Dariusz Matecki zamyka tą rundę pytań. Kończy się druga kadencja rządów Zjednoczonej Prawicy. No i my musimy podsumować, co się udało zrobić. Udało się wyprowadzić ze skrajnej biedy rodziny. Między innymi programami 500+, teraz zaraz 800+. Różnymi formami wsparcia. Między innymi również tymi trzynastkami, czternastkami. Ale to nie jest, panie radny, trochę kwestia... takie specyficzne sytuacje, że ja pytam pana o szczeciński dobrobyt, ale pan mówi o programie. Ale już chcę do tego przejść. No, jestem reprezentantem Listy Prawa i Sprawiedliwości, więc chcę podsumować, co się zmieniło w tym, że w tej chwili taka kwota jest, a nie dwukrotnie niższa. Pensja minimalna wzrosła ponad o 100%. Średnia pensja krajowa
wzrosła o ponad 100% w ciągu lat naszych rządów. Gdziekolwiek nie pojadę, nawet ludzie, którzy nie są naszymi zwolennikami, mówią, że im się po prostu żyje lepiej. Że zlikwidowano na przykład brak minimalnej na umowach śmieciowych, gdzie ludzie rzeczywiście, nawet w Szczecinie, zarabiali 3-4 zł. W tej chwili mamy najniższe bezrobocie w Unii Europejskiej, a w samym Szczecinie mamy też jedno z najniższych... Bezrobocie w Szczecinie wśród młodych jest jedno z najniższych wśród miast europejskich. Więc nie ma problemu zupełnie z pracą. A w czasach rządu Donalda Tuska w ciągu tych 8 lat, no to w niektórych powiatach tutaj Pomorza Zachodniego bezrobocie sięgało 30%. Dzisiaj spadło no, do 15% na przykład w powiecie łobeskim około, więc to są... Nie jest mało. No nie jest mało, ale to są potężne sukcesy z 30% do 15%. Więc jeśli chodzi o kwestie budżetówki, no to my z radną Agnieszką Kurzawą bardzo wiele razy poruszaliśmy na przykład kwestie zarobków pracowników w DPS-ach. Kwestie zarobków właśnie ale też na przykład Straży Miejskiej, no bo ci ludzie zarabiają bardzo często samorządy mają skąd brać pieniądze na podwyższanie wynagrodzeń? No nie mają. Nie jeśli mają. O to chodzi, no to w Szczecinie te zarobki w DPS-ach są bardzo niskie w porównaniu do innych wojewódzkich miast, a obciążenie pracowników jest bardzo, bardzo duże. No dochodzi do sytuacji, gdzie jedna osoba opiekuje się kilkudziesięcioma pensjonariuszami. No i to jest ten DPS właśnie na północy. My interweniujemy z Agnieszką Kurzawą, pokazujemy tę sytuację, ale niestety pan Piotr Krzystek nie wprowadza żadnych radykalnych zmian. Uważam, że w ciągu tych 8 lat zdecydowanie poprawiła się sytuacja mieszkańców naszego kraju i uważam, że powinniśmy kontynuować te zmiany. Czy ktoś z panów chce zrepostować? Tak, ja uważam, że są takie grupy. Pamiętajmy, że są takie grupy, które nie skorzystały. To są właśnie nauczyciele, którzy w przeciągu ostatnich kilku lat, a ostatnich dwóch stracili siłę nabywczą swoich wynagrodzeń o 25%, bo taka jest skumulowana inflacja z tego czasu. Okazuje się, że wynagrodzenia się spłaszczają w taki sposób, że informuję, w lipcu 2024 roku, kiedy średnie wynagrodzenie będzie 4320, pracownicy dziekanatów, wykładowcy na asystenckich stanowiskach będą zarabiały minimalną krajową. Asystenci już dzisiaj pracują w zasadzie na minimalnej krajowej. I to nie jest wina rektora, bo nie ma skąd wziąć. To jest wina takiej sytuacji, że jeżeli zleca się jakieś zadania, obniża się podatek dochodowy, to trzeba zrekompensować w całości tą różnicę. Tak samo w subwencji oświatowej. No nie może być tak, że nauczycieli, że subwencji oświatowej nie starcza na wynagrodzenia nauczycieli. No to jak mamy im podwyższać wynagrodzenie, kiedy rząd nie wykonuje swoich ustawowych obowiązków, opłacając zadania, które zleca samorządom? Ja uważam, że powinien być ostatnie zdanie, że powinny być trwale ustalone, powiększone wskaźniki udziału w podatku dochodowym i innych przychodach państwa, żeby samorządy mogły rządzić same rządzić. To ja bym poseł Marchewka, tak. Potem pan Szczodry, potem pan Krzysztof, żebyśmy tutaj mieli równość w zabieraniu głosu. Ja zachęcam widzów do zadawania pytań. Myślę, że jeżeli komuś żyje się w mieście lepiej, to przede wszystkim pisowskim nominatom, jak jednemu z radnych, który zarabia miesięcznie prawie 100 tysięcy złotych, więc on może akurat tego nie rozumieć. Ale prawda jest taka, że wzrost pensji w żaden sposób nie nadąża za wzrostem cen. Gdyby popatrzeć na to, ile wyniosła skumulowana inflacja za rządów Prawa i Sprawiedliwości, to wynosi ona niespełna 50%. I taka jest prawda na temat tych rządów. Można dekretować podwyższenie płacy minimalnej. Tylko prawda jest taka, że za to wszystko będą płacić przedsiębiorcy i to oni muszą zrobić, a nie rząd PiS-u. Więc jeżeli popatrzymy na to, w jaki sposób dzisiaj chociażby nauczyciele są wynagradzani, to prawda jest taka, że obecnie początkujący nauczyciel, jego wynagrodzenie sięga prawie płacy minimalnej. To zaczynając pierwszą pracę w supermarkecie można zarobić takie pieniądze, ale edukacja to jest przyszłość. To jest taki problem, który mam wrażenie, że nie jest rozwiązywany ani na szczeblu samorządowym, ani na szczeblu rządowym w tym momencie, więc można powiedzieć, że w tym momencie i samorząd, i rząd może sobie chyba przybić piątkę. Dlatego rozwiązanie, o którym powiedziałem, czyli obniżenie podatku, sprawi, że osoby, które zarabiają do 6 tysięcy złotych brutto, nie zapłacą żadnego podatku i na to po prostu zyskają. Zostanie im więc
więcej pieniędzy w kieszeni. I to wdrożymy po wyborach. Artur Szczodry. Cieszę się, że tutaj pan poseł tak chętnie wspiera obniżenie podatków. Chciałbym też jakby zwrócić uwagę na to, że udało mi się tutaj jakby najbliżej zmieścić. No też jestem osobą najmłodszą w tym gronie, która tak naprawdę wchodzi na ten rynek, więc jeszcze rynek pracy, więc jakby widzę, z czym spotykają się też młodzi ludzie tutaj wchodzący i to też w jakiś sposób nakierowało. Na pewno tak, rosną liczby, jeśli chodzi o płace, ale no właśnie ta siła nabywcza pieniądza spada, tak? Chleb, który kosztował w moim dzieciństwie 2 zł, teraz kosztuje 7-8 zł. Więc no to też ludzie obłażają, mimo że ich pensje w liczbach bezwzględnych rosną. To prawda. Dawid Kryster ostatnio jeśli chcemy, aby w mieście Szczecinie i w innych miastach była wysoka jakość świadczonych usług publicznych, a taką usługą publiczną również są DPS-y, to trzeba po prostu dać więcej środków samorządom. Od 3 lat w zamrażalce sejmowej pani marszałek Witek leży projekt ustawy autorstwa posłów Lewicy, która zwiększa udział w podatku PIT dla samorządów z 37% do 50%. Druga kwestia, bezpośrednie finansowanie pensji nauczycieli z budżetu Ministerstwa Edukacji Narodowej, to uwolni te miliony, które możemy zainwestować w Szczecinie, w motorniczych, w pracownictwie, DPS-ów i w ogóle podwyżki dla nauczycieli. Samorząd potrzebuje pieniędzy. Samorząd Szczecina został wykastrowany z kilkuset milionów złotych w ostatnich latach. Dariusz Matecki. Czy samorząd Szczecina został wykastrowany z kilkuset milionów złotych? Jeśli chodzi o sam PIT, no to przepraszam, że obniżyliśmy Polakom PIT. Ale daliście w zamian samorządom? Przepraszam, że zabraliśmy. Obniżyliście, no ale czemu pan na mnie krzyczy? Obniżyliście kwotę wolną od podatku, ale zabraliście nie swoje pieniądze. Przepraszam, że zabraliśmy osobom do 26 roku życia samorządom zupełnie. Zabraliście. No nie, no osoby, które mają do 20, są, nie skończyły 26 roku życia. Były w połowie środki samorządu Szczecina. Rozdaliście nie swoje pieniądze. To są środki mieszkańców naszego miasta, proszę na mnie nie krzyczeć. Kwestia kwoty wolnej, no to Platforma Obywatelska nie ma niestety tutaj czym się pochwalić, jeśli chodzi o lata swoich rządów. I kwestie emerytur. No jakie były waloryzacje emerytur za poprzednich 8 latach, a jakie są teraz? I ostatnia sprawa. Kwestia, kwestia Krzywoustego. Kwestia takich miejsc jak Krzywoustego, o czym pan redaktor mówił. Wielokrotnie apelowaliśmy, nie tylko jako radni Prawa i Sprawiedliwości, ale ogólnie jako radni, też bezpartyjni, o to apelowali do pana prezydenta Krzyska, czyli jego własny klub, Koalicja Obywatelska, o to, żeby rozwiązać ten problem, czyli wprowadzić rzeczywiste bezpieczeństwo na naszych ulicach. Niestety na Krzywoustego do dzisiaj trwają burdy. Ludzie nie mogą, którzy mieszkają na wprost na przykład najsłynniejszego kebaba w Szczecinie, niestety nie mogą spać. Bardzo często. I takich ja miejsc, jest, nie takich wiem, miejsc jest bardzo dużo. Radnych Prawa i Sprawiedliwości, czy jesteście za tym, żeby wprowadzić prohibicję po godzinie 22, czy nie? Aktualnie kwestia stanęła na tym, że zeszło to zupełnie z wokandy, można tak powiedzieć. Ale temat ale kwestia, panie redaktorze, ostatnie zdanie. Kwestia właśnie tej walki z bezdomnością. Pan o tym powiedział, panie radny, to ta kwestia jest na zasadzie zawieszenia, ale jesteście za tym, żeby była prohibicja, czy jest kwestia na zasadzie jest zawieszone, jest kwestia, bo zweryfikowaliśmy swoje poglądy? Jest to kwestia poglądy. W dyskusji w tej chwili. No w wielu miastach, na przykład Polska 2050 inicjowała właśnie wprowadzenie prohibicji po godzinie 22. W specyficznych miejscach takich, które może... Bo dzisiaj samorząd może wprowadzić w części miasta, bądź na terenie całego miasta, na przykład na terenie Gorzowa jest w całości wprowadzona prohibicja po godzinie 22, ale ostatnie tylko zdanie. Kwestia walki z bezdomnością, przeciwdziałania bezdomności. W Szczecinie to, co powinno zostać wybudowane, to rzeczywiście schronisko z prawdziwego zdarzenia dla osób bezdomnych z zapewnieniem im pomocy psychologicznej i pomocy związanej właśnie z wychodzeniem z bezdomności i wychodzeniem z nałogów. To wydaje mi się, że Fundusz Sprawiedliwości jest chyba idealnym. Bardzo chętnie. Sądzę, że można porozmawiać z ministerstwem i można wspierać tego typu inicjatywy. Wszystko w pana rękach.
Polakach, panie radny. W tym przypadku chyba... Zachęcam do zagłosowania, panie redaktorze. Chyba sobie sam pan wymyślił temat. Szanowni państwo, zachęcam do zadawania pytań i do komentowania. To jest debata Szczecińskie Spory. Dzisiaj rozgrzewamy się przed debatą czwartkową w Galerii Kastrada, na którą już teraz serdecznie was zapraszam. Zachęcam do zadawania pytań i do komentowania. Panowie, ode mnie jeszcze jeden temat przynajmniej. Teraz chciałem zapytać was o przyciąganie ludzi do Szczecina. Ja wiem, że to jest sprawa bardzo otwarta i bardzo ogólna. Jak przyciągać ludzi do Szczecina? Jak zapraszać ludzi do Szczecina? Ale mi nie chodzi o zapraszanie turystów, tylko chodzi o zapraszanie ludzi, którzy będą chcieli się tutaj osiedlać i wybiorą nie Poznań, nie Wrocław, nie Kraków, nie Warszawę, a Szczecin jako swoje miejsce do życia. Jakie mamy argumenty, żeby to robić i co wy jako posłowie potencjalnie chcecie robić, żeby rzeczywiście Szczecin lśniał trochę jaśniej na tej mapie pierwszych wyborów lokalizacyjnych ludzi w Polsce? Panie pośle, pytam pana jako posła dwóch kadencji, czy to jest łatwe zadanie i czy Szczecin w tej Warszawie zaczyna właśnie lśnić trochę jaśniej? Oczywiście, że zawsze go widzę. Zawsze widzę Szczecin jako miasto, które przyciąga, ale prawda jest taka, że my musimy przekonać młodych ludzi, żeby po pierwsze przyjechali tutaj i zostali. Bo często jest tak, że osoby, które kończą liceum, kończą szkołę średnią, myślą o tym, żeby ze Szczecina wyjechać. Czyli my musimy stworzyć takie warunki, które sprawią, że będą tutaj dobre miejsca, przede wszystkim do życia. Priorytetem nie jest przyciąganie ludzi, a sprawienie, że nie będą chcieli wyjeżdżać. Dobrze zrozumiałem. Nie, ja myślę, że to jest, że to można połączyć, dlatego że Szczecin jest bardzo atrakcyjnym miastem dla ludzi, którzy są z naszego regionu i mieszkają w mniejszych miejscowościach, do Szczecina przyjeżdżają na studia i tutaj decydują się na kontynuację swojej przyszłości zawodowej, ale prawda jest też taka, że poprzez stworzenie dobrych warunków do prowadzenia biznesu, poprzez wspieranie firm, poprzez współpracę uczelni wyższych właśnie z biznesem, będzie możliwe tworzenie takich warunków, żeby ludzie, którzy uczą się tutaj, kończą studia, zostawali, mieli dobrze płatną pracę. No bo odpowiedzmy sobie na pytanie, jakie są czynniki decyzji młodych ludzi po studiach, że decydują się na mieszkanie w jakimś konkretnym miejscu? Mają mieszkanie i mają dobrze płatną pracę. To jest kluczowe. Czy prestiż akademicki to nie jest coś, co przyciąga na przykład młodych ludzi na studia? Bardzo, bardzo. Dlatego uważam, że Szczecin ma wielki potencjał akademicki. Nie będę pytać, jak pan ocenia potencjał akademicki Szczecina w skali od 1 do 10, bo tutaj mogłoby być brutalnie. To jest konflikt. Nie, ale wie pan co, ja jako nauczyciel akademicki możemy rozmawiam. Możemy wyłączyć Uniwersytet Szczeciński, stary, jak pan chce. Nie, ale ja rozmawiam ze swoimi studentami i wiem, że część z nich to są osoby, które są przyjezdne, ale część z nich zdecydowała się właśnie kontynuować studia w Szczecinie i mówią, że chcieliby tutaj zostać. Czyli naszą rolą jest tworzenie takich warunków przede wszystkim do prowadzenia biznesu, żeby tutaj chciały inwestować poważne firmy, żeby ci ludzie chcieli inwestować w rozwój nowych technologii, żeby wysokopłatne miejsca pracy były tutaj tworzone. To nie jest tylko i wyłącznie rola rządu, ale też samorządu. I tutaj musimy właśnie szukać ale tej synergii. Ale naprawdę myśli pan, że w tym momencie mamy tak poważny problem w Szczecinie, że nie wiem, nie są tworzone nowe miejsca pracy, nie są ściągane inwestycje, nie są uzbrajane tereny. Wydaje mi się, że właśnie, że chyba akurat odwrotnie jest w tym momencie w mieście. Pewnie tutaj władze miasta by się obruszyły na to, co pan mówi, że tak nie jest, że tutaj nie są tworzone dobre miejsca pracy. Ja powiedziałem jasno, że musimy takie działania wspierać. Prawda jest też taka, że jak popatrzymy na to, jak rozwija się na przykład, jak rozwijają się firmy w Goleniowskim Parku Przemysłowym, w Stargardzkim Parku Przemysłowym, to znamy osoby ze Szczecina, które jeżdżą do Stargardu tam do pracy. Też na pewno takie osoby znacie. Więc musimy robić wszystko, aby warunki do prowadzenia działalności gospodarczej były w naszym mieście, na Pomorzu Zachodnim, jak najlepsze. Ale to jest też rola samorządu. Chcę na to zwrócić szczególną uwagę. Ale jak im mniejsza będą... Do pozostania w Szczecinie i przyjeżdżania do naszego miasta, według otworzenia własnych, do tworzenia własnych biznesu. Firm, dalej. Adam Rudawski. Fakty, fakty, fakty. Ten cały czas powtarzany mit, że ludzie wyjeżdżają ze Szczecina, szczególnie młodzi, jest nieprawdziwy. W 2019 do 2023 roku wybrało studia w Szczecinie 23 tysiące osób. W tym czasie maturę w Szczecinie zdało około 10 tysięcy, więc 13 tysięcy osób jest spoza Szczecina i to są osoby, które przyjeżdżają tutaj z miejscowości ościennych oraz z innych miast. W 2023 roku w szczecińskich liceach zdało maturę 2,5 tysiąca osób, z czego 2200 rozpoczęła studia w Szczecinie, więc wyjechało z miasta około 300 osób. Czy to jest dużo?
biorąc pod uwagę, że część ludzi wyjeżdża na specjalistyczne studia, na takich, których nie ma. Uważam, że nie. Więc w Szczecinie w tym akurat okresie dojechało 4 tysiące innych osób. Więc to nie jest prawda, że my się wyludniamy albo że wyjeżdżamy stąd. Prawda jest taka... Tutaj można podsumować, że jest świetnie i że... Nie. Przyjeżdżają, studiują i problem pojawia się raczej właśnie w tym momencie, żeby ich spróbować zatrzymać. I wcale... Nie, oczywiście miejsca pracy są istotne, fajne firmy są istotne, ale to musi być też fajne miejsce do mieszkania. Musi być zielono, muszą być hulajnogi, muszą być alternatywne środki transportu, muszą być miejsca dla wypoczynku dla tych młodych ludzi, ponieważ... pokolenie Z ma trochę inne oczekiwania. Nie chce gonić za karierą, chce dobrze zarabiać, chce solidnie pracować, ale chce też odpoczywać. To macie miasto tutaj musi dać takie z posłem Marchewką. No, nie mamy konfliktu. Mówi, że tutaj trzeba nowe miejsce pracy. Pan mówi, że pokolenie Z nie chce pracować tak dużo. Nie. Nie chce pracować, nie, że nie. Sadzić parki czy budować centra logistyczne? Nie. Sadzić parki i budować firmy, które przecież w Polsce, w Szczecinie powstają. Są firmy zagraniczne, duńskie, szwedzkie, są polskie firmy, które dają miejsca pracy. Chodzi tylko o to, żeby atmosfera w mieście była dobra i moim zdaniem akurat w tym zakresie jest lepiej niż było. Tak jest Szczecin moim miastem półmilionowym, 500 tysięcy mieszkańców to prestiż i zauważalność w skali Europy. Czy popierają panowie taką wizję i jakie mają pomysły, by Szczecin stał się miastem półmilionowym? To jest pytanie, które się wpisuje w moje pytanie, a więc pozwolimy sobie przytoczyć. To chyba Stargard musi wchłonąć. Może pan... się pan, Stargard nie ucieszył. Pan Artur Szczodry. Bo już był szczeciński. Tutaj nie powinien. Jestem Policja była szczeciński. Bardzo... zdziwiony słowami, które wypowiedział pan poseł, no bo z jednej strony opowiada się właśnie za miastem postindustrialnym, z drugiej strony mówi o rozwoju biznesu w Szczecinie. Jeśli chodzi o sytuację akademicką, myślę, że ona z roku na rok się poprawia. Między innymi PUM wiedzie prym pod tym względem, czy Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, co też jest jakby w mediach szeroko komentowane, popularny w popularyzowaniu polskiej myśli technologicznej dr Maciej Kawecki z Instytutu Stanisława Lema. Między innymi bardzo zachwalał podejście kadry z właśnie Wydziału Mechanicznego ZUT-u. Oczywiście ja nie mam nic do uczelni szczecińskich, są świetne, ale czy według pana są na tyle świetne, żeby rzeczywiście ktoś przyjechał z Warszawy studiować do Szczecina? Myślę, że to jeszcze jest czas przed nami. I właśnie dlatego tu jest ważny ten rozwój przemysłu, żeby była ta kontynuacja po etapie kształcenia i później przejścia na też przemysł ten wysokotechnologiczny, który będzie dawał perspektywy i zarobków, i spełniania się zawodowego dla absolwentów szczecińskich uczelni. Szczecin miasto półmilionowe to fajna idea. Panowie? Dojdziemy do tego kiedyś. Z prostej też mówię dlaczego. Nie dlatego, że nas jako mieszkańców Szczecina tak przybędzie. Ja o tym mówiłem wiele lat temu i nie uciekniemy jako politycy przed tym tematem. Wcześniej czy później powróci do dyskusji temat, co z gminą Dobra i co z gminą Kołbaskowo. Dzisiaj jak wiemy... Jak pan tu zaproponuje włączenie, to się skończy jakimś skandalem. Dzisiaj wiemy. Dzisiaj mamy ustawę metropolitalną. Dzisiaj Szczecin aspiruje do tego. Jest tym centrum metropolitarnym Pomorza Zachodniego. Dzisiaj też wiemy, że gminy Dobra, gminy Kołbaskowo tak naprawdę w 100% korzystają z dóbr, które my wytwarzamy jako podatnicy Szczecina. Nie odejdziemy od tego tematu. Ale nie chce pan zaproponować, by ulice były dzielnicą Szczecina. Pewnie wcześniej czy później dojdzie do referendum, czy sami mieszkańcy gminy Dobra, czy gminy Kołbaskowa, którzy w większości kiedyś byli mieszkańcami Szczecina, chcą dalej być w tej szczecińskiej aglomeracji. Wracając do tego pierwotnego tematu. Można śmiało powiedzieć, że statystyka to największe kłamstwo, to ktoś kiedyś tak powiedział, odnośnie tych liczb. Ale też z jednej strony mamy liczby, a z drugiej strony mamy klimat. Kiedy ludzie młodzi będą chcieli zostawać w tym mieście? Kiedy po prostu Szczecin będzie miastem, w którym chce się żyć? Ja w 1999 roku rozpoczynałem studia. Szczecin był w zupełnie innej sytuacji. Byliśmy przed wstąpieniem do Unii Europejskiej, przed tymi nakładami finansowymi, które się pojawiły w ostatnich kilkunastu latach. Szczecin dzisiaj w połowie spełnia swoją funkcję metropolitarną. Zasysa ludzi z zewnątrz. Przyjeżdżają do nas studiować ludzie ze Świnoujścia, z Kamienia Pomorskiego, z Gryfic, z Goleniowa czy z Gryfina. Ale mamy problem z tym, żeby najlepszych absolwentów, tych, którzy najlepszej rokują, żeby być później doktorami habilitowanymi czy profesorami na naszych szczecińskich uczelniach, te osoby niestety dzisiaj chcą studiować w Warszawie, chcą studiować w Gdańsku, chcą studiować w Poznaniu i Wrocławiu.
Gdyby jeszcze oni chcieli tam studiować, ale po zakończeniu studiów chcieli wrócić do naszego miasta, to byłoby super. Dzisiaj przyjdzie... No nieprawda, nieprawda. Ma pan dwa dowody na tej sali. Poseł Marchewka, kandydat Adam Rudawski. Wykształciliśmy się tu, zostaliśmy i staramy się studentom wykładać jak najlepiej. Nawet jeżeli się nie Niestety jesteście panowie tymi wyjątkami. Ja bym chciał, żeby absolwenci SGH Uniwersytetu Warszawskiego Gdańskiego, wyśmienici lekarze, którzy wykształcili się na innych uczelniach, chcieli wrócić do naszego miasta. Dzisiaj mamy w Szczecinie dobrą infrastrukturę. Mamy teatry, mamy halę widowiskowo-sportową, mamy stadion, zaraz aquapark. Tworzy się miasto, które powinno być miejscem fajnym miejscem na ziemi. Ale czego brakuje? Skoro jest już To jest to, o czym mówiliśmy w poprzednim pytaniu. Brakuje dobrze płatnych miejsc pracy. Dzisiaj mówimy o wysoko wykwalifikowanych pracownikach, czy takich miejscach pracy dla takich właśnie wykształconych ludzi. Dzisiaj, jak patrzymy na dawną fabrykę kabli w Załomiu, byłem tam kilka dni temu, dzisiaj tak naprawdę jest jedna z największych na Pomorzu, jeśli nie w Polsce, tak naprawdę paczkowni, gdzie przyjeżdżają części i nasi pracownicy je tylko przypakowują i one odjeżdżają do Berlina. Nam powinno zejść na takie miejsca pracy, ale również, jeśli nie zdecydowanie bardziej, na tych z nowych technologii, może z dziedziny sztucznej inteligencji, tam będą dobre pieniądze dla naszych mieszkańców. Radny Matecki nie mówił, a więc pozwolę mu zabrać głos, bo są fajne pytania od naszych widzów, a więc ja też będę chciał je przeczytać. Więc bardzo proszę. Na samym początku... No, nie możemy zabronić ludziom wyjeżdżać z naszego miasta. No, z mojej klasy, z liceum, z trzynastki, kilka osób zostało w Szczecinie. Ale to dramat. Kiedy weszliśmy do Unii Europejskiej, to co mieliśmy zabronić ludziom wyjechać do pracy do Niemiec, do Anglii? No, my liczymy, że oni będą do Polski wracać. Tak samo możemy liczyć, że osoby, które tutaj kończyły licea, które kończyły tutaj szkoły wyższe, że też jeśli wyjadą gdzieś, to będą wracać po prostu, bo Szczecin ich do tego przyciągnie. To, co jest moim zdaniem bardzo ważne, to to, żeby zapewnić bezpieczeństwo w mieście. Bo kiedy zapewnimy bezpieczeństwo, którego no, bardzo często nie znają mieszkańcy dzisiaj już miast zachodnich, typu Szwecja, to my też będziemy ściągać ludzi z zagranicy. Ale naprawdę mam wrażenie, że jest problem z bezpieczeństwem w mieście? W tej chwili, no tak jak na Krzywoustego, no niestety tak. No moim zdaniem trzeba zapewniać jakieś dodatkowe być może etaty w Straży Miejskiej, które rzeczywiście będą interweniować, żeby nie było tych nocnych burt na ulicach. Ale w porównaniu do miast zachodnich Szczecin jest bezpiecznym miastem. O tym trzeba mówić. Jeden z moich banerów wyborczych wisi na ogrodzeniu człowieka, który przyjechał do nas ze Szwecji. Pan około 70-letni, który mówi, że tutaj w Szczecinie mu się świetnie żyje, bo tam no to już po prostu było tak, że ludzie boją się wyjść na ulicę bardzo często. I kwestia między innymi... Miasto musi być przyjazne, również w stosunku do tych, którzy z tego miasta wyjeżdżają, przeprowadzają się, bo najwięcej tak naprawdę tych wyjazdów, poza tym, że mamy tragicznie niską dzietność, ale to nie tylko Szczecin, to są właściwie wszystkie miasta polskie, ale to jest trend w całej Europie. Mhm. Mamy w tej chwili w Polsce bodajże czwartą najniższą dzietność w Unii Europejskiej. I no, to są tragiczne dane, tak? Włochy mają niższe, bodajże Hiszpania ma niższą dzietność, ale to, co my musimy robić pana, w stosunku do osób... Że mamy też w regionie najwięcej rozwodów, jesteśmy najbardziej laickim tak, regionem. Tak, kiedyś o tym mówiłem. Się, ale jeśli chodzi o osoby, które wyjeżdżają, przeprowadzają się, czy to jest Kołbaskowo, czy to jest Kobylanka, czy to jest ogólnie Gmina Dobra, no to my nie możemy tych osób atakować na przykład tym, co zrobił prezydent Krzystek, czyli zabronić im, jeśli oni przyjeżdżają do pracy w Szczecinie, wykupywania parkingów miesięcznych. No to moim zdaniem było coś tragicznego w stosunku do tych ludzi, którzy się wyprowadzili ze Szczecina, bo chcą na przykład mieszkać na wsi. No nikt nikomu nie może zakazać wyprowadzki ze Szczecina. My musimy ściągać ludzi właśnie z tych miejscowości, też takich jak Łobez, takich jak może Stargard, zapraszać ich do nas na studia i robić wszystko, żeby oni chcieli tutaj zostać. A między innymi jeszcze taką typowo ostatnie zdanie. Kwestią, która jest dla wielu bardzo istotna, szczególnie tych, którzy pracują zdalnie, to jest kwestia dostępu do światłowodu. Trzeba robić wszystko, jako rząd, jako miasto, jako samorząd, żeby jak najwięcej osób miało, we współpracy też z Unią Europejską, żeby jak najwięcej osób miało dostęp do szybkiego internetu, bo to jest dzisiaj kluczowa kwestia. Ucieknie komentarz pani Karoliny, uciekł mi ten komentarz właśnie. Nie brakuje dobrze płatnych miejsc pracy, tak napisała pani Karolina, tylko młodym ludziom nie chce się pracować. To jest mniej więcej tak streszczone to pytanie. No dzisiaj mamy rynek pracy
pracownika, a nie pracodawcy. Jako młode pokolenie nigdy nie miałem problemów ze znalezieniem pracy. Młodym ludziom po prostu nie chce się pracować, liczą na utrzymanie rodziców lub pensję minimalną albo stypendia. To jest zbyt surowa ocena. To nie jest prawda. Ja tylko o tej metropolii, przepraszam, dokończę, bo nie miałem szansy, jedno zdanie. Znaczy metropolię półmilionową można budować niekoniecznie administracyjnie. Naprawdę nie trzeba na siłę nikogo przyłączać, zmuszać. To są fajne miejsca, tak jak Kołbaskowo czy Dobra. Tam ludzie są zadowoleni. Wystarczy się porozumieć w niektórych aspektach. Przecież Unia Europejska też nie jest jednym krajem. Ma pan, panie Adamie, bliski kontakt z prezydentem Piotrem Trzyskim, popieracie się. No idea półmilionowego Szczecina brzmi spektakularnie. Ale jest fenomenalna, ale nie robimy ją, czy nie chcemy, ja przynajmniej, czy Polska 2050 nie chce robić tego na siłę. Wystarczy się porozumieć i te pół miliona i tak mieszka w koło Szczecina, więc udowadnianie sobie, że koniecznie muszą być zawinkulowani w Szczecinie, nie jest sensem. Ważne, żeby były dojazdy, żeby była komunikacja, żeby rozstrzygnąć sprawy wspólnych parkingów, przedszkoli, szkół, bo to jest pewien problem. Ale to jest utrzymywane z podatków. No ale to można. A te podatki są dzisiaj płacone przez nas, mieszkańców Szczecina, a ze szkół średnich, z komunikacji korzystają przyjaciele nasi, ościenny gmin, którzy niedawno byli też mieszkańcami naszego miasta. Można się porozumieć. Jeżeli w Austrii jeździmy na jednym skipasie, to tutaj możemy też, jeżeli chodzi o koszty, porozumieć się w sprawie transportu czy w sprawie szkół. Trzymam kciuki za prezydenta Krzyska, żeby do takiego porozumienia doszło. Ja też. Ja chcę powiedzieć ostatnie tak. Zdanie, półmilionowy Szczecin, Arkadiusz Marchewka. Obecnie mamy w Szczecinie 392 tysiące mieszkańców. Przy tym spadku dzietności, który jest w Polsce, myślę, że niemożliwe jest, żebyśmy sięgnęli poziomu 500 tysięcy. Ale prawda jest taka, że musimy po prostu szukać tych atutów i wykorzystywać te atuty, które jako miasto mamy. My nigdy nie będziemy Warszawą, ale będziemy autentycznym Szczecinem, gdzie możemy 5 minut od domu... Gdzie są nasze ambicje, panie pośle. Ale wie pan co? Możemy 5 minut od domu, pan z wyjścia może dotrzeć do Jasnych Błoni i może pan rowerem jechać do lasu albo iść sobie pobiegać. To jak się wraca z Warszawy, spędzając dużo czasu w Warszawie w Sejmie, jak wracam tutaj, to mam poczucie, że mogę złapać oddech i to jest piękne w tym mieście. My musimy wykorzystywać te atuty, które mamy, a nie udawać, że będziemy kimś, kim po prostu nie jesteśmy i nigdy nie będziemy. Proszę zobaczyć, jak wygląda kwestia gospodarki morskiej. Politechnika Morska, która awansowała do rangi Politechniki, stworzyła nowy kierunek dotyczący właśnie rozwoju i nauczania studentów w branży offshore, która się bardzo dynamicznie rozwija. No gdzie mamy to robić, jak nie w Szczecinie? Mamy to jako naszą branżę specjalizacyjną. Stawiajmy na gospodarkę morską, twórzmy dobre miejsca pracy w kontekście, w sektorze logistycznym. Tego jest coraz więcej i o to chodzi. A jeżeli chodzi o gminy dookoła, budujemy szczecińską kolej metropolitalną, która jest w Szczecinie, ale połączy Stargard, Gryfino, Goleniów, Police i bądźmy tymi, którzy szukają połączenia wszystkich mieszkańców, widzowie, ale nie mogę, bo ale nie próbujmy nikogo na siłę wcielać, to jest ani udawać wszyscy kogoś. Wspieramy. Tak, to prawda. Szczecińska kolej metropolitalna to jest coś, co mam nadzieję już w przyszłym roku. Jesteście panowie arcyzgodni dzisiaj. To mi trochę burzy koncepcję. Ale to dobrze, bo sprawy Szczecina łączą. Mamy bliskość Berlina. Czemu nie wykorzystujemy i nie współpracujemy ze stolicą Niemiec? Jest takie pytanie. Czy Polska pozostanie w Unii Europejskiej, bo radny Matecki promuje w swoich social mediach filmiki z antyunijnych protestów? To pani Bogna zadała takie pytanie. Czałczyńska, tak? Pozdrawiam panią Bognę bardzo serdecznie. Wszystkiego ja dobrego. Też. Buziaki. Mamy też bardzo dużo innych pytań od naszych widzów. Ja wciąż czekam na wasze komentarze. Pojawiło się jedno pytanie. Jestem ciekawy, czy któryś z panów zechce się z nim zmierzyć. Dlaczego Pendolino nie dojeżdża do Szczecina? Ja się z tym zmierzę, bo ja wielokrotnie pisałem interpelacje poselskie w tej sprawie. Tu już nawet nie chodzi o to, że nie dojeżdża Pendolino, ale przez długi czas w pociągu nawet nie było wagonu restauracyjnego, który jechał około 7 godzin. Więc można powiedzieć, że jesteśmy totalnie wykluczeni komunikacyjnie i to trzeba jak najszybciej poprawić. Ale obecnie te opóźnienia czy wydłużenie tej podróży wynika z tego, że w okolicach Poznania trwają prace remontowe. Ale będzie to Pendolino czy nie będzie? Panie pośle, żebyśmy już przeszli do rundy finałowej. Powiem wprost, że specjalistą nie jestem, jeśli chodzi o kwestie dotyczące tego, czy jest w stanie tam pojechać, ale jeżeli będzie taka możliwość, to tak i na pewno skróci się czas dojazdu pociągiem ze Szczecina do Warszawy. No to jest kluczowe. Dawid Krzysztof? Wierzę w to, że jeśli modernizacja linii kolejowej Poznań-Szczecin się zakończy do Szczecina, czy to Pendolino, czy składem wagonowym z lokomotywą Huzar, będziemy mogli jechać 160 na godzinę, co skróci nasz dojazd do Warszawy do 4 godzin z minutami. I wierzę, że ten remont, na który wszyscy czekamy jako mieszkańcy Szczecina, niebawem się zakończy i
wygodnie, komfortowo, z wagonem restauracyjnym będziemy mogli pojechać do stolicy. Króciutki komentarz. I Szczecin przestanie być miejscem w polskich serialach, gdzie wysyła się aktorów albo postacie, które muszą zniknąć. Dlatego, że tak długo się wraca. Wyjeżdżam do Szczecina, czyli wyjechał na zawsze. Nie mogę teraz wymieniać marek, ale są dwa seriale, w których osoby, których się pozbawiono serial, wyjeżdżał do Szczecina i to się zmieni właśnie wtedy, kiedy pociąg będzie jechał. Pani Maria napisała... Ale są też seriale, które promują Szczecin i w Szczecinie. 160 na godzinę jest dużo uśmieszek rozpłakanych, a więc tutaj chyba ludzie nie wierzą w to 160 na godzinę. Poznania do Warszawy tyle jeżdżą. Centralna magistrala kolejowa tyle jeżdżą. Wykluczenie komunikacyjne z Szczecina to jest kolejna sprawa, którą moim zdaniem warto, z którą warto walczyć ponad podziałami politycznymi, bo czy to jest, no ja jak mieszkałem i pracowałem w Warszawie, to często latałem Ryanairem tanio do Goleniowa, w tej chwili już to jest chyba niemożliwe. Kiedy powstanie zachodnie obejście, no to do Goleniowa będzie łatwiej, też na lotnisko będzie łatwiej dojechać. Mam nadzieję, że takie połączenia tanie zostaną przywrócone, czy to głównie do Warszawy, do stolicy, ale ta kwestia właśnie kolei, no to to jest jedna z tych rzeczy, która jest do naprawy zdecydowanie. I to jest kwestia do współpracy. Piękna, właśnie. Piękna, solidna tego krytyka. Cieszę się, bo szybciej. Kiedy coś jest do naprawienia, no to trzeba mówić o tym wprost. To jest do naprawienia i to musimy zrobić i to musimy naprawić, żeby nie jechało się 10 godzin do Szczecina z opóźnieniami jeszcze, tylko te powiedzmy 4,5, maksymalnie 5 godzin. Wracałem w niedzielę z Krakowa koleją, to jest po prostu przeprawa niesamowita. No jestem zmuszony do pojeżdżenia samochodem właściwie. Jeśli chodzi o wykluczenie komunikacyjne, no to tutaj mówimy o Szczecinie, to jest jakby fakt. Ale również ja pochodzę z północy naszego okręgu. Mamy gminę Kamień Pomorski, powiat Kamień Pomorski, w niej gminę na przykład Wolin. I tam to wykluczenie komunikacyjne już jest w takim stopniu, że ci ludzie, gdyby nie ich osobiste pojazdy spalinowe, byliby uwięzieni praktycznie w swoich wioskach. Muszę pana przywołać do porządku, my tu dzisiaj o Szczecinie mieliśmy w 100% rozmawiać, więc... Ale Szczecin wykluczony komunikacyjnie. Chciałbym tylko powiedzieć, że sprzeciwiamy się pakietowi Fit for 55, który by zupełnie wykluczył wielu ludzi od dostępu do edukacji, czy do właśnie... Panowie, ostatnia runda. Chciałbym, żebyście na koniec zadali pytanie wybranemu przez was kandydatowi. To jest dzisiaj bardzo przyjazna atmosfera, więc mam nadzieję, że do końca tak pozostanie. Niemniej jednak wyobrażam sobie, że to mogą być pytania z zakresu przede wszystkim szczecińskiego, tak byśmy chcieli. Adam Rudawski, Polska 2050, Szymona Hołowni, Trzecia Droga, Polskie Stronnictwo Ludowe. Komu pan zadaje pytanie? No ja bym chciał Radnemu Mateckiemu zadać pytanie. Czy jeżeli pojawi się, a pojawi się propozycja ustawowa, aby zmienić sposób naliczania składki zdrowotnej dla przedsiębiorców, czy będziecie głosować za przywróceniem poprzedniego sposobu i likwidacją płacenia składki zdrowotnej od obrotu czy przychodu firmy? To mówię wprost, że to zależy od podejścia Ministerstwa Finansów, jeśli będziemy rządzić oczywiście. Nie, rządzić nie będziecie. Ja pytam, że jak będzie ustawa, czy PiS... Jestem przekonany, że będziemy rządzić. Chodzi mi o to, czy jeżeli będzie taka ustawa, czy pomożecie przedsiębiorcom? Dzisiaj na konferencji prasowej z panią Małgorzatą Jacyną-Witt zaprezentowaliśmy nasz pakiet zmian w prawie, dotyczących właśnie takich ułatwień dla przedsiębiorców w kwestiach prawnych. W kwestiach ekonomicznych to będzie to wszystko zależeć od propozycji konkretnych, które trzeba by przedstawić dopiero. Czy jest pan usatysfakcjonowany? Ale z całą pewnością nigdy nie będę głosować za podwyższeniem podatków. Nigdy nie głosowałem za podwyższenie danin publicznych w Urzędzie Miasta, tutaj będąc radnym miasta Szczecin, i nigdy nie zagłosuję za podwyższeniem podatków w Sejmie. A my obiecujemy, że taka ustawa będzie i że przedsiębiorcy nie będą płacić składki zdrowotnej od obrotu. Tu miało być pytanie, ale padła jeszcze deklaracja polityczna przy okazji. Nowa Lewica, Dawid Krystek. Ja mam pytanie do posła Marchewki. Już dzisiaj mówiłem, że w 2010 roku ja zostałem radnym i pan poseł Marchewka również został radnym Szczecina. Wtedy pamiętam w 2013 roku, dokładnie 25 lutego, bo to dzisiaj sprawdziłem, wspólnie głosami Lewicy i głosami Platformy Obywatelskiej wprowadziliśmy w Szczecinie program leczenia niepłodności metodą in vitro. Zabezpieczyliśmy środki w budżecie Szczecina, pamięta pan, i również przyjęliśmy ten program. Później w 2013 roku... Panie, żeby to nie było takie w TVP pytanie dłuższe. Ministerstwo Zdrowia wprowadziło rządowy program leczenia niepłodności. Wiemy, w ciągu 3 lat urodziło się w Polsce 21 600 dzieci z programu in vitro. Czy obieca mi pan, że jak stworzymy przyszły rząd jako Lewica i Platforma Obywatelska po 15 października, w
pierwszych 100 dniach wspólnie przywrócimy finansowanie in vitro z budżetu państwa. Tak, deklaruję to panu i deklaruję wszystkim mieszkańcom naszego miasta, że przywrócenie in vitro i finansowanie jego z budżetu państwa będzie jedną z pierwszych decyzji, które podejmiemy. My już złożyliśmy projekt ustawy w tej sprawie. Złożyliśmy setki tysięcy podpisów, które były też zbierane na ulicach Szczecina, za co wszystkim dziękuję. I to będzie jedna z pierwszych decyzji. Dzięki programowi in vitro urodziło się około 22 tysięcy dzieci. I ci, którzy walczyli z niespłodnością, mieli prawo do własnego szczęścia, bo mogli zostać rodzicami. I myślę, że każdy ma do tego prawo, a rolą państwa jest wspieranie takich osób. Dariusz Matecki, Suwerenna Polska, Prawo i Sprawiedliwość. Bez atakowania, jak w przypadku Patryka Jaskulskiego podczas ostatniej debaty, pytanie do pana posła Marchewki. Jest pan tak w dyskusjach politycznych w mieście przedstawiany jako kandydat Platformy Obywatelskiej na przyszłego prezydenta, na prezydenta miasta Szczecin. Co pan zrobił? Trzy jakieś takie podstawowe błędy Piotra Krzystka, które by pan, gdzie zadziałałby pan inaczej i lepiej? W zarządzaniu miastem. Ja nie chcę mówić o kimś. Jesteśmy tutaj mówić o przyszłości. Dziś jestem skupiony na wyborach parlamentarnych. To jest mój priorytet. Jestem jako mieszkaniec Szczecina, były radny Szczecina, wybrany przez mieszkańców tego miasta, zdeterminowany, aby jak najlepiej, jak najskuteczniej walczyć o sprawy mieszkańców i całego Szczecina. I te sprawy, o których dyskutowaliśmy, pokazują jasno, że nie będzie między nami w tych najważniejszych tematach różnic. I chciałbym mówić o tym, co dotyczy przyszłości, a nie wytykać czyjeś błędy. Kiedy pada zdanie Arkadiusz Marchewka kandydatem na prezydenta Szczecina, pan poseł się uśmiecha. I zamyka. No comment. Kolejny przedstawiciel to pan Artur Szczodry, czyli Konfederacja. Pytanie do kogo? Ja chciałbym zapytać pana radnego odnośnie tego, według czerwcowego panelu Najwyższej Izby Kontroli, na której Związek Miast Polskich przedstawił skutki reform gospodarczych dla samorządów. Od 2019 roku do 2023 polskie samorządy straciły 65 miliardów złotych. W samym 2023 roku, właśnie według szacunków Związku Miast Polskich, straciły 30 miliardów. Jak pan chce samorządom wynagrodzić te straty? Może gdyby nie odebrano tych pieniędzy, nie mielibyśmy teraz problemów z wypłatą pieniędzy i zatrudnieniem w naszej tutaj lokalnej komunikacji miejskiej. Czyli mówimy tutaj w tej debacie o Szczecinie, więc tylko jednym zdaniem o samorządach naszego okręgu poza miastem Szczecin. Niekiedy to finansowanie rządowe jest wyższe w skali roku niż budżet całej gminy, ale w kwestii samego Szczecina. Panu Arturowi przytoczę. Prawie 250 milionów złotych na trzeci etap budowy trasy północnej. To kwestia dalsza, czyli nie tylko Szczecina, i to jest tylko jedna edycja rządowego programu inwestycji strategicznych, ponad miliard złotych tutaj dla naszego województwa. 30 milionów gmina miasto Szczecin na realizację projektu pod nazwą Modernizacja układu drogowego dzielnicy Północ w Szczecinie. Ulica Szafera, 56,5 miliona złotych z Rządowego Funduszu Polski Ład, programu inwestycji strategicznych. 65 milionów złotych rządowej dotacji na budowę nowego szczecińskiego domu sportu. I kwestia taka podstawowa. Wróćmy do wieloletnich prognoz finansowych, które są opublikowane na BIP-ie każdego właściwie samorządu i sprawdźmy, jakie były przewidywania wpływów do budżetów samorządów, a jakie są rzeczywiste, dużo wyższe niż przewidywane wpływy, pomimo pandemii, pomimo wojny, pomimo tego, że mieszkańcy, między innymi ci do 26 roku życia i ogólnie mieszkańcy wszyscy płacą mniejszy PIT. I ostatnie pytanie podczas dzisiejszej naszej debaty szczecińskiej na portalu pszczecinie.pl, Arkadiusz Marchewka. Z racji tego, że są tutaj sami faceci, chciałbym zadać pytanie do przedstawiciela Konfederacji o sprawy kobiet. W 2021 roku była taka ustawa w Sejmie, taki projekt, który zakładał, że kobiety, które zostaną zgwałcone i usuną ciążę, mogą trafić do więzienia. Czy jeżeli taka ustawa pojawiłaby się, czy pan by ją poparł? Znaczy nie popieram karania kobiet w takich sytuacjach. Uważam jednak, że
jeśli chodzi o temat aborcji, że powinna ona być dopuszczona tylko w jednym przypadku, kiedy jest zagrożone życie kobiety. Czyli jeżeli kobieta zostanie zgwałcona, zostanie zmuszona do urodzenia dziecka, dobrze rozumiem? Że powinien być dopuszczony taki. Nie zgadzam się, że powinna być w takim przypadku dopuszczalna taka możliwość. Też Polska pokazuje w statystykach, że nie, co do zasady nie ma takich przypadków i nie dokonuje się aborcji z tego powodu. Czyli ja zadałem takie pytanie, dlatego że mam, że prawa kobiet to jest coś, o co kobiety walczą i my też jako mężczyźni powinniśmy o to walczyć. I to nie chodzi o to, żeby realizować takie bardzo złe plany, że ktoś będzie karał kobiety tylko i wyłącznie za to, że chcą decydować o sobie. Więc myślę, że legalna, bezpieczna, dostępna aborcja do 12 tygodnia ciąży to będzie coś, co też wprowadzimy jako jedną z pierwszych niezgodne z ustaw. Konstytucją. Ale kobiety wtedy nie decydują tylko o sobie, tylko również o dziecku, które mają pod sercem. Ta debata się nazywa szczecińskie sprawy, ale nasi kandydaci lubią sobie czasami od tych tematów szczecińskich trochę odskoczyć. Ja czasami... Ale panie redaktorze, jeśli mowa o szacunku do kobiet, to takie bardzo lokalne sprawy, możemy pomówić z Lewicą o szacunku do kobiet w sprawie wiceburmistrza Nowogardu, który oferował wiadomo co za... Ale my tu ulica Pocztowa, Szczecin. Chętnie opowiem. Nie jesteśmy w Nowogardzie z tego, co zarejestrowałem. Panowie, jak sobie chcecie porozmawiać później, to ja nie mam nic przeciwko. Tak jak już mówiłem, debata nosiła tytuł Szczecińskie sprawy i była taką swoistą rozgrzewką przed wyborami parlamentarnymi, ale także przed debatą w Galerii Kaskada, o której za moment powiem wam trochę więcej. Panowie, bardzo dziękuję. To była wręcz nadspokojna debata, jak na te warunki, które mamy obecnie, czyli 3 dni kampanii wyborczej. Ale to znaczy, że szczecińskie sprawy nas łączą. Tak. Ale to dobrze, to jest naprawdę dobry zwiastun. Myślę, że nasi widzowie będą to jak najbardziej doceniać. A naszymi gośćmi byli dzisiaj bezpartyjni samorządowcy reprezentowani przez... Szklankę wody. Przez szklankę wody, przez nikogo. Naprawdę uważam, pozwolę sobie na komentarz, uważam, że to aż nie wypada, żeby nie przedstawić jakiegokolwiek reprezentanta szczecińskiego na debatę, która odbywa się na 3 dni przed wyborami parlamentarnymi, więc ta pusta mównica jest symbolem... No dobra, nie powiem czego, bo bym się musiał później ugryźć w język. Adam Rudawski, Polska 2050, Trzecia Droga. Dziękuję bardzo. Dawid Krystek, Nowa Lewica. Dziękuję panu, dziękuję państwu. Dariusz Matecki, Suwerenna Polska, Prawo i Sprawiedliwość. Dziękuję za ponowne zaproszenie. Artur Szczodry, Konfederacja. Dziękuję, zachęcam do głosowania 15 października na konferencji. I Arkadiusz Marchewka, Koalicja Obywatelska. Dziękuję i liczę na to, że Szczecin pobije rekord frekwencji podczas niedzielnego głosowania. A debata, o której mówiłem wcześniej, to będzie grande finale tej kampanii wyborczej już 12 października o godzinie 20 na żywo w Galerii Kaskada. 6 przedstawicieli komitetów wyborczych, 5 jedynek, a także kandydat numer 5 z listy Prawa i Sprawiedliwości. Będziemy debatowali od godziny 20. Liczymy na waszą obecność na żywo w Kaskadzie, a także przed komputerami, przed telefonami i przed radioodbiornikami. Zobaczcie, jak przygotowaliśmy zapowiedź tego wydarzenia, bo ona naprawdę będzie, to będzie spektakularna debata. Ja już dziękuję wam za uwagę. Michał Kaczmarek, dobrego wieczoru. Widzimy się w czwartek o godzinie 20 w Kaskadzie. Takiej debaty nie ma w żadnym innym miejscu w Polsce. Najważniejsze słowa kampanii wyborczej padną tutaj, 12 października w Galerii Kaskada. Sensem wyborów jest konfrontowanie różnych poglądów, poznawanie różnych opinii. Jest tego coraz mniej, cieszmy się tą debatą. Tutaj w Kaskadzie ta debata się odbędzie, ale będzie to także kaskada emocji, kaskada wymiany poglądów. Będziemy rozmawiali o swoich programach, będziemy się spierać, ale przede wszystkim będziemy mówili o przyszłości Polski. Polacy chcą normalnej Polski. Przyjdźcie na debatę, usłyszycie, jak to możemy zrobić. Warto tutaj być, bo będzie debata polityczna, debata liderów list, kandydatów do Sejmu. Największe emocje 12 października w Kaskadzie. Nasze zaproszenie przyjęło 6 przedstawicieli komitetów wyborczych. Odpowiedzą na trudne pytania, których się nie spodziewają, a podczas samej debaty nie zabraknie niespodzianek. Ale ta debata się nie uda bez waszego udziału. Kandydaci są gotowi na trudne pytania, trudne komentarze i będą dzielnie stawiać im czoła. Zapraszamy więc na żywo do Galerii Kaskada. Oglądajcie nas także na portalu w szczecinie.pl i słuchajcie na antenie Radia Super FM.